Sylwia, czym jest dla ciebie armia? No, pytanie zaskoczyło mnie trochę. Przede wszystkim trzeba podkreślić to, że był taki moment i chyba myślę, że każdego sportowca jest taki moment, że czasami potrzebujemy trochę pomocy i Wojsko Polskie w jakiś sposób nam pomaga. Jeśli nie tylko finansowo, to czasami są sytuacje takie chociażby trochę abstrakcyjne, jak w mojej dyscyplinie, że jesteśmy rekordzistkami świata na 300 metrów, a w Polsce nie ma takiej strzelnicy. I gdyby nie właściwie grupa wojskowa z Bydgoszczy, no to takiej możliwości do trenowania by nie było. Co prawda staramy się gdzieś tam trenować jak popadnie, ale no nie oszukujmy się, żeby się przygotować, to ta siły zbrojne jednak pomagają. Czy nie wydaje ci się, że dla tych młodych koleżanek, które między innymi z tobą strzelają, stała się tak naprawdę prekursorem i te wyniki w tym roku naprawdę są dobre? Myślę, że cała nasza drużyna, w ogóle kobiety bardzo silną mają drużynę i czasami podziwiam naszego trenera, że jest w stanie wybrać między nami, kogo zabrać na jakąś daną imprezę. No mam nadzieję, że może to nie jest tak, że chciałam tak być taką samą osobą, ale dla mnie Renata zawsze była takim wzorcem i mam nadzieję, że jeżeli za wzorem moich przygotowań i tego, że nadal trenuję i przygotowuję się do następnych igrzysk, że pociągnę za sobą wiele innych osób. Renata Maury sama mówiła, że gdzieś tam w końcu dzierżysz tą pałeczkę głównej gwiazdy polskiego strzelectwa. I widać, że sobie świetnie radzi z presją i pokazał to też ten sezon. No, dziękuję, jeśli to tak widać. No, czasami to pozory, no, też już nie na wszystko mam siłę. Mam nadzieję, że no, pomimo różnych kontuzji i jakichś tam potyczek różnych z różnymi rzeczami, no, staram się to wszystko godzić i staram się w ten sposób pokazywać innym, że niezależnie ile nam się kłód pod nogi rzuca, no to da się obrać tą drogę i nią po prostu iść. I jeżeli ktoś ma chęć iść tą drogą, to jeśli przyjdzie do mnie i się zapyta o jakąś podpowiedź, to ja chętnie to zrobię. Chciałem, panie...